witam, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Żywych Trupów. No i zgodnie z propozycją Clem, wszyscy ruszamy w stronę Richmond w poszukiwaniu schronienia. No i może nie przeciągając, bo ja potrafię naprawdę biedolić bez końca, od razu kontynuujmy naszą zombiaczą przygodę. Ciekawe, co nas czeka tym razem. No i czy Kate przeżyje? Oto pytanie. Jaka ona sina. I feel like I'm burning up. And I'm dying of thirst. O, biedna. Właśnie, masz szczęście, dziewczyno. Zwinęłam ostatnio butelkę wody z Prescott. Here you go. Ale ona naprawdę wygląda jak śmierć. Thirsty isn't good. How's her forehead feel? Hot. Fuck. It's probably sepsis. Uh-oh. Sooner we get to Richmond, the better. Oh, god damn it. Ona chyba się już z tego nie wyliże. Kurde. It really hurts. Hey, you're gonna be fine. Trzeba ją pocieszyć. I'm just trying to be realistic. Yeah, well, I'm trying to be optimistic. Javi, wieczny optymista. Javi, we both know what's coming. Kate. We do. And this is gonna sound fucked up, but maybe this is my chance for... Christ. I don't know. A graceful exit. Not many people get those. Mm. You can't talk that way. Hey, it's my deathbed. Just think about all that's happened. Ale Marianne nie dało się ocalić. Nikt się tego nie spodziewał, nie było czasu na reakcję. Look, he might be turning into David. He might be turning into you. He's not that sweet little boy I first met. Gabe is doing just fine, Kate. You know what he told me? That he wants to be a man. He wants to step up. Chce być mężczyzną. He's gonna be stronger than both of us. No, maybe. I don't know. Przyklem ci na pewno stwardnieje. All I care about is him becoming who he needs to be. And it's gonna be on you to make sure that happens. Nigdzie się nie wybierasz. Ja ci to mówię, zostaniesz za mną. I'm not buying this, I'm dying shit. It's on both of us. You're buying it whether you want to or not. Oh! Hey, careful! Ouch. Sorry. You should get some rest, Kate. We all should. Really. With pleasure. Ugh. Parents just love pretending the rest of us can't hear. I wouldn't know. O, biedna Clem, nie wie, jakie to uczucia. Oj, Clemcia. Tyle przeszło. I gdzie jest AJ? Martwi mnie to, że nie ma żadnej wzmianki o AJ-u. O nie. Dotarliśmy? Great. What now? I've got some bad news. O nie. So what's going on? Well, we got a bunch of cars clogging the underpass. Too many to drive through. Zawsze coś. We need to move some of them out of the way. Hey, I'm coming too. Mężczyzna nam pomoże. I'll stay with Kate and keep a lookout. Yell at us if anything happens. Awfully convenient the pass is blocked like this. Not convenient at all if you ask me. Whoa, whoa, Clem. Ja się tu martwię, a Clem kontroluje sytuację. If we move that car right there, we should be good. Come on, let's get to work and clear it out. No dobra. Pozwolisz, że się rozejrzę, zanim przejdziesz do akcji. O, tam nie mogę przejść. Mamy ten samochód, który nas blokuje. Jesus. How the hell are we gonna get that out of the way?
Też bym chciała to wiedzieć. Holownik? A nie można go jakoś przeciągnąć? Jest na tyle osób. No, tylko nie do przodu. Ja bym proponowała w drugą stronę. Nie, zaklinował się. Jak przywrócił oczami, jakby myślał, Boże, jakie ty masz głupie pomysły. How we doing? Conrad doesn't look too good over there. Tell me about it. Ta. He's a good man, Javi. Nie wygląda dobrze, co on Known powie him a long time. Na temat Kate. This is just a dark day for him. Yeah. Keep an eye on him for me, all right? Dlaczego akurat ja? Co to ja? Matka Teresa z Kalkuty? Kurde. Wszystkimi muszę się interesować, o wszystkich dbać. A kto o mnie zadba? How's Kate doing? She's holding on. We're almost there. Let me know if anything changes. I will. Mówi tak, jakbyśmy byli w drodze cały czas. Nie wiem, czy zauważyła, ale utknęliśmy. I shouldn't disturb her. She's resting. O. Jakby dostała kolorków. Wcześniej, może dlatego, że właśnie, może dlatego, że było ciemno. I wydawała się bardziej sina. O Jezu. Ja i moje komentarze. Jest garaż. Ciekawe, co w środku. Samochód. Raczej logiczne. O-o. Załadw go! Wow. Ale go zgniótł. To było piękne. Obudzi się, jak za to chwyca? Nie. Jest już sztywny na dobre. Mogę tylko użyć. We need to power it somehow. Ale on ma hak. Może moglibyśmy jakoś go. There's gotta be a way to power this thing. Ah. I'll look around. Najpierw trzeba go zasilić. Mogę użyć This is the release klucza. For the winch spool. Huh. But the lever's broken off. Blokada wciągarki. Dobra, użyjmy klucza. Now I can pull out the cable. Mogę wyciągnąć hak. All right. Let's hook this baby up. O, okej, okej. Ale jeszcze będziemy musieli go podpiąć. Hopefully that'll hold. Still needs something to power this puppy. Aha. No to szukamy dalej. Chciałabym jeszcze pogadać z moją ekipą. I gotta find something to power this. Coś do zasilania. Houston, mamy problem. No nie wiem, czego konkretnie mam szukać. Jest Gabe, jest Konrad. Klemcia! Klem! Chcę z tobą pogadać. What's up? It's complicated. What? I had a friend. He had a wife, a son. He was really protective. Kenny! Wspomina Kenny'ego. Having people is nice. But it always ends up hurting in the end. O, tak mi przykro. Never think otherwise. Wow, jaka reprymenda. Pamiętam. Straciłem Marianę. Jezu, biedna klęcia. Ona walczy pewnie ze swoimi emocjami i uczuciami. Nie chce się przywiązywać do Javiego. Bo pewnie myśli, że i tak go straci, tak jak pozostałych. Saw you and Clementine talking back there. So? So? We were just talking. Aha. She seems pretty cool. Oho. Aha. Jest dla niego cool. Piękny początek nowej przyjaźni. Now those might come in handy. Może jeszcze się zakochają? Kto wie, kto wie? Pierwsza młodzieńcza miłość. Nie mam ochoty za bardzo gadać z tym Konradem. You good? Nah, man. Ochrzani mnie. I'm not good. I know. Let's just get this shit over with and get to Richmond. Wszyscy mi wydają rozkazy i stoją jak te
snopy siana. Naprawdę, nie musicie się zabijać, żeby mi pomagać. Naprawdę, doceniam. Ustawcie się w kolejce. Ten las rąk mnie powala. Dziękuję. Jest jakaś drabina, do której nie mogę dojść. Z Klemcią nie mogę już więcej rozmawiać. Szkoda. Ale mam teraz te... podpinałki. Będę to nazywać podpinałkami. Skoro nie mogę nigdzie więcej pójść, to podepnijmy te lalunie. Pop the hood. You'd better not mess up my baby here. Przynajmniej coś robię. A ty klecu stoisz i tylko wydajesz rozkazy. That'll do. Here goes nothing. Oby się udało. Hey! There we go! Yay! I think we're set. We good? Be ready to move once the wreck is clear. We should be right behind you. Will do. Uh-oh. Mamy towarzystwo. Get the walkers! No. Tommy! O-o. Kurde, czekajcie! Już lecę na pomoc! Wow, nie mogłam wcelować. Be. Gnijcie! Wow. Ale ich rozwalamy, Clem. Eleanor, now! Go! Just drive! Get her to Richmond! A my? Right behind you! A my? They're through! Let's go! Nie! Kurde, jesteśmy rozdzieleni! Nie będziesz szmaciarzu nikogo gryzł. O, dzięki! Thanks! Shit! The van! We got bigger problems here! Odcięli nas! The roof! Go! Do góry! Javi! Co ty tworzysz? Nie! Ten szwedecz jest za blisko! Wow, Gabe! Get up there, Gabe! Dzięki! Go! Dobra robota, Gabe, ale... Czy ktoś może mi pomóc? Ja sobie nie radzę! No! Wow! Hej, ja wiem, że ogłuchłeś, ale... Możesz się ruszać? To jest ważniejsze. Zaraz cię capną. Na górę. No, na górę! O! Jesteś ostatnią osobą, którą podejrzewałabym o chęć pomocy, ale... Thank you! Jezus, skąd oni się wzięli? Ułamki sekund i cała horda! God damn it! I knew this place didn't feel right. What the hell are we gonna do now? We have to come up with some kind of plan. Oh, what a great idea! A plan! Who would have thought of that? We need a plan! That's a great idea! We don't have a choice. We gotta fight our way out. Not so I like our odds. Uh-huh. Great! This is just fucking great! What the hell are we gonna do? Calm down. Calm down? I'm not gonna fucking calm down! Eleanor's out there alone right now! We wouldn't even be in this mess if it wasn't for you! That's not true! Fuck you, Tommy! Whoa, stop! There's somebody over there! What? Where? Coś tam jest! Shit! Everybody get down! Wait, was this all a trap? Nie chcemy kłopotów. Whoever you are out there, we don't want any trouble, okay? Nie rób nam krzywdy. Okej. Co się dzieje? Chyba mam jakiegoś dziwnego buga w grze. No, co to za glitch? Wybaczcie, ale miałam jakiegoś chwilowego buga. Mam nadzieję, że przez to nie przegapiłam jakiejś istotnej cutscenki. Jest! Chowaj się!
Co to tam się schował? Przyjaciel czy wróg? Oto jest pytanie. Ja bym się nie pogniewała, gdyby ktoś do nas dołączył. Lubię nowe postaci. Jak to jest możliwe, że ta gigantyczna horda nas zaszła? Nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy. Koleś, przychodzę w pokoju. To co z tego, że do ciebie celuję z broni? I'm gonna need you to turn around for me. Slowly. Did you hear me? To nie jest człowiek. Pułapko! Pułapka! Nie! Odwróć się! Javi. The hell? O nie. That thing's not a toy. Drop it, or you might hurt yourself. Now then, I'm not gonna shoot. Not unless you make me. I just want to talk. Pogadać? Just want to have a word. Look, I don't want any trouble here, okay? Just answer my questions, and you have my word, you'll be fine. Mm-hmm. You, the two guys there, the kids, the women in the car, I saw you split up. Śledził nas? I overheard that little argument just now. Your friends over there aren't gonna shoot me, right? You folks have your shit together? If you're some kind of broken tribe, then let me know now. We sort of just met. Like... Nie będę mówić prawdę. Jego nie znam. You seem pretty familiar for people who just met. Uh-huh. It's been a long day. You're going to Richmond. That tells me you got something to do with what's going on down there. Question is, whose side are you on? Look, man. I don't know what you're... Oh! Wow, wow! Wyluzuj! Wyluzuj! Nie! Stanie się coś złego! Don't move. Clem! Ty tu masz wyczucia! Thank you! Uratowała mi tyłek. Ale on chyba nie jest sam. Well, is he one of them? Hey man, what do you mean by them? Who's them? You know what I'm talking about. The New Frontier. What? No, I'm not with those guys. You got this backwards. Javi, this guy's full of donkey shit. Do you want to let me talk? Może poszukamy znamienia? How can we trust anything you say? Oni wszyscy są oznakowani. I don't think he's with those guys. Look, I'm telling you. I'm on my way to Richmond, just like you. I lost touch with some good people there when the New Frontier took over. Co? Przejęli tam kontrolę? A one tam pojechały. What did you say? The New Frontier? They took over Richmond? Oh, ja! Don't dziewczyny tam tell pojechały! Me you didn't know that. Fuck. Oh, God. Eleanor and Kate. They're headed right to the middle of those assholes! We are fucked. At least now we got an excuse to go after those Big motherfuckers. Time. What are we gonna do? Everyone, just calm down. Calm down? Calm down! How the hell do you want us to be calm about this? They're gonna fucking kill us! If we get to them first? Oh, yeah. There's an old train tunnel that runs under the James River. From what I hear, it should be a straight shot into Richmond. Clem? A train tunnel. I could lead you guys there. And, I know you're all having trust issues today, but maybe you could lower those guns first. Lord in my ass. I'm gonna tie you up and make sure your story checks out. That's really not necessary. Nie wiem co robić. We just met this guy. Może go zwiążemy. We all just met. No. Bind his hands. Sorry. Better safe than sorry. Mhm. Nie znam Whatever cię. Ja mam złe doświadczenia. Z przeszłości. Lepiej Ready? Się zabezpieczyć, jak żałować. Hey, what do we call you? Sorry, forgot to introduce myself. It's Paul, but my friends call me Jesus. Jesus! O Jezu. Dosłownie, o Jezu. Jesus. O, Clem. Coś jej się robi dziwnego.
przeszłość? AJ! Może się dowiem, co się z nim stało! We can hide in here. Czyli to jest zaraz po wypadku Kenny'ego? Ciekawe. Don't worry. It's gonna be okay. O, maleńki. No, dalej Clem. Fajnie, że chociaż w tych momentach można wcielić się w rolę Clem. Szkoda, że tak rzadko. No, dalej. Zabarykadujmy się. Ohoho! AJ, it's all right. I know, you're hungry. On się boi. Zanuć piosenkę. Ojejku, on się boi. We're gonna wait for them to go, and then we're gonna find you some dinner. Hopefully, find us some dinner. A może w tych kartonach coś jest? O-o. Hey, I can hear you in there. Let me in, please. What? Chroń małego. Please, don't leave me out here. Ja nie wiem, kto to jest. Ej! Oh shit. Wow, jak ty wyglądasz? Hey, hello. You can keep that thing pointed at me if it makes you feel better, but if you shoot me, you'll have to deal with all of them. Pretty big group of them out there. Nie zbliżaj się. Eventually. Stay right where you are. Don't move. Don't worry, kiddo. I'm not going anywhere. Co to jest? Oh no. Ale się wpakowaliśmy. Well, I'd say we make a pretty good team. Aha. Hej, czy fajnie paluszkiem pokazał, kto to? Nie wiem, mały. The two of us. The three of us. Już należy do naszej grupy? You and I are not a team. No. This is my team. To moja ekipa. Team. We could have survived without you. Yeah, well, I couldn't have survived without you. And I'm not too big to admit it. Uh-huh. He's a cute kid. You guys live in here? You seem kind of young to be a mom. Skąd wiesz? Może to mój syn. Damn, you're a child yourself. His real parents are gone. I'm all he has. Then he's cute and lucky. He has someone looking after him. Not much of that anymore. We were out there scouting. Nothing out of the ordinary, and then... Chaos and shit. Those bastards are slow, but god damn it when there's enough of them. I got separated from the others. God. I hope they all made it. Wygląda strasznie. Thought we were ready for anything. But they were all around us before we saw them. What were you scouting for? Gas, water, any supplies we could find, really. Sure as hell wasn't worth it. My people are probably at the rendezvous by now. What's left of them, at least. By the way, I'm Ava, and my group, we call ourselves the New Frontier. To tak Clementine ich poznała. Why don't you come with me? Meet my people. Oh, hell no. We have food, blankets, bottled water. Oni coś zrobili AJ-owi. Groups aren't really my thing. No woman is an island. Have it your way. But you did me a solid. Yeah. I won't forget it next time we cross paths. There is no next time. We'll see. The world does work in mysterious ways. O kurde. To tak Clementine poznała ludzi z tego ugrupowania. Szajsa. Może to oni mają AJ-a? Fuck, ja już nie wiem, co tu się dzieje. Okej, kochani, ale myślę, że w tym miejscu zakończę ten odcinek. Nawet nie wiem, ile nagrywam, ale jak wspominałam wcześniej, podzielę ten epizod na trzy części, więc
W razie czego kolejna będzie trochę dłuższa niż ta. Się porobiło, naprawdę. Ale z Jezusem nic złego nam nie grozi. Będzie dobrze. Ja już nie przyciągam. Dziękuję wam ślicznie za uwagę. No i do usłyszonka następnym razem w kolejnym odcinku z żywymi trupami. Pa, pa!